Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z historią osoby bardziej współczesnej, współcześnie znanej, aktora, który występował po 1990 roku. Możemy więc śmiało na mojej playliście umieścić go wśród współczesnych gwiazd. Niestety jednak Maciej Kozłowski nie żyje od 2010 roku. Jego śmierć była dla wielu zaskoczeniem, ponieważ aktor odszedł po 50. Oczywiście, jak się domyślacie, było to za sprawą choroby. Nie o chorobie będziemy tu mówić, ale o jego niezwykłym talencie. Bo jednak trzeba przyznać, że do tego, żeby grać oprycha, bandytę, bandziora, złoczyńcę i w ogóle generalnie czarny charakter, trzeba niezwykłego kunsztu aktorskiego. I oczywiście można zagrać złoczyńcę tak, żeby wszyscy się przestraszyli, to jest majstersztyk. Ale jeszcze większą sztuką w mojej opinii jest zagrać złoczyńcę tak, żeby wszyscy cię pokochali. A Maciej Kozłowski robił to niejednokrotnie i kto mnie zna, wie, że jestem psychofanką filmu Ogniem i Mieczem, no tam Maciej Kozłowski skradł moje serce. Zresztą moja buntownicza natura już wtedy się objawiała. Zawsze bardziej kochałam się w Bohunie niż w Żebrowskim. No i oczywiście Krzywonos też zwrócił moją uwagę. On był tak pięknie zły. Jak to się więc stało, że pan Maciej został aktorem? Zdradzę Wam, że było to przez przypadek, a jaki, to oczywiście wszystko Wam opowiem. Jak potoczyło się jego życie i w jakich filmach mogliście oglądać tego aktora? Dowiecie się oczywiście wszystkiego w najbliższym czasie, pod warunkiem, że zostaniecie ze mną do samego końca. Maciej Marian Kozłowski urodził się 8 września 1957 roku w Kargowej. I kiedy był dzieciakiem, to naprawdę nic nie zapowiadało, że zrobi karierę w filmie. Broń Boże, wszyscy prędzej spodziewaliby się, że zostanie gangsterem. Bo choć pochodził z rodziny inteligenckiej, to był prawdziwym łobuzem. Nie lubił się uczyć, nie lubił chodzić do szkoły. Bardziej wolał z niej uciekać i pić tanie wina. Od najmłodszych lat przejawiałem nieodpartą chęć w dążeniu do wolności osobistej, mówił potem poetycko w Gazecie Poznańskiej. Jego ojciec prowadził zakład fotograficzny, ale pan Maciej bardzo dużo też mówił o swoim dziadku, który był znanym kucharzem. Idol kulinarny to mój dziadek, wybitny kucharz pochodzący z Wilna. Tam pracował w hotelu Ritz, gdzie poznał babcię, córkę właścicieli hotelu. Babcia, wychodząc za niego, popełniła mezalians. Dziadek prowadził kasyna oficerskie w Białymstoku. Zdarzało mu się także gotować. Marszałek Piłsudski z wielką atencją wyraził się o flakach, które robił mój dziadek. No i to jest, powiem Wam, dobra reklama. Moje flaki pochwalił Piłsudski. W 1964 roku rozpoczął naukę w miejscowej szkole podstawowej, gdzie już zaczął brać udział w szkolnych przedstawieniach. Niestety jego rodzice postanowili się rozstać, a po rozwodzie pan Maciej przeprowadził się z matką do Zgierza. Jako nastolatek już był przedsiębiorczy i, no cóż, dorabiał sobie. Na przykład handlował walutami w Budapeszcie. I tak jak już Wam powiedziałam, że ci, którzy znali go w tamtym okresie, raczej spodziewali się, że niezłe z niego ziółko wyrośnie niż niezły aktor. Nie skończyłem w kryminale, ale do gangsterki miałem blisko, przyznawał aktor. Nie robiłem tego dlatego, że było pięknie, tylko dlatego, że byliśmy biedni, tłumaczył później Vivie. Nie wystraszył go nawet pobyt w areszcie. Co prawda krótki, no ale jednak niejednemu by już na psychę siadło. Dopiero kiedy jego koledzy poszli siedzieć na długie lata za napad, zdecydował, że nie chce, by tak wyglądało jego życie. Ale w międzyczasie z powodu konfliktów z nauczycielami został na przykład wylany z liceum. Nosił jednak sukcesy piłkarskie. W wieku 17 lat grał w piłkę nożną w trzeciej lidze, w miejskim klubie piłkarskim Boruta Zgierz. Maturę zdał po ukończeniu technikum w wieku 21 lat. A potem, jak każdy młody mężczyzna wtedy, poszedł do woja. A jak to się stało, że został aktorem? No powiem Wam, że niełatwo, bo do egzaminu musiał podchodzić dwukrotnie. Ale wszystko zaczęło się od tego, że jeden z jego przyjaciół postanowił zdawać na aktorstwo i pan Maciej poszedł z nim. A kiedy przekroczył próg szkoły filmowej, to uznał, że to jest fajne miejsce, inspirujący ludzie i że to może być odmiana dla jego życia, taka, która sprawi, że będzie się w czymś super realizował, świetnie się odnajdywał i spełniał marzenia. No i cóż, obydwaj panowie podeszli do egzaminu i obydwaj oblali. On szedł na spotkanie, ja siedziałem na korytarzu i przyglądałem się menażerii, która tam się poruszała. Doszedłem do wniosku, że to ciekawe miejsce, że może warto byłoby spróbować i być może to jest moje miejsce w życiu.
Okazało się, że przyczucie mnie nie myliło. A co, kiedy zdał? Czy było już tak ekstra? No nie. Jak sam przyznał, nastąpiła wielka konfrontacja marzeń z rzeczywistością. Bo na początku łatwo nie było. Przeprowadzka do Warszawy też nie przyniosła od razu świetnych propozycji. Mimo, że w 1984 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim, to początki w zawodzie nie były łatwe. Rok wcześniej rozpoczął pracę w Teatrze Nowym w Poznaniu, gdzie występował do 1988. Na poznańskiej scenie zagrał między innymi w Zorzy, a także w Weselu. Ale no cóż, no, teatr to teatr, nie płaci początkującemu aktorowi zbyt wiele, dlatego pan Maciej imał się różnych zajęć. Nie miałem pracy, byłem spoza Warszawy, miałem mało kontaktów, handlowałem na kole starymi meblami, ale wiedziałem, że jestem aktorem i to kwestia czasu, kiedy praca mnie odnajdzie, mówił Vivi. Ale później jeszcze przez jakiś czas zdarzało mu się pracować w różnych miejscach. Powtarzałem sobie tak wówczas, gdy stałem na bramkach i organizowałem ochrony lokali, pracując w agencji ochrony. Wiarę w odmianę losu na tym dworcu też miałem głęboką i miałem dystans. Nauczyłem się go pracując w Monarze. Tam spotykałem się na co dzień ze śmiercią, z ludźmi, którzy ćpali i chcieli umrzeć. Z grupy, z którą pracowałem, tylko 3 osoby żyją. Pozdrawiam ich. I co komu pisane, to pisane, czasem mówią, bo w prawdziwym życiu udało mu się uniknąć przestępczego losu, ale w filmach mógł wielokrotnie popełniać różne występki. Bo filmowcy chętnie widzieli go jako bezlitosnego gangstera, kryminalistę i bohatera naznaczonego piętnem zła. Ale jemu to nie przeszkadzało. Nie irytował się, kiedy właśnie dostawał taką łatkę czarnego charakteru polskich filmów. Nie mam na to wpływu, mówił w trybunie. Fakt, że jestem jednym z dyżurnych negatywów polskiego kina, bo w filmie szuka się typów. Świadczy to niestety o dość ograniczonej wyobraźni i odwadze decydentów i reżyserów. Zawsze ciekawe jest zagranie, używając pretensjonalnego określenia czarnego charakteru, ponieważ jest to szansa, że gdzieś tam na dnie w tym człowieku drzemie coś dobrego. A zło jest bardzo intrygujące, dużo bardziej niż dobro, bo to ostatnie jest oczywiste, natomiast zło jest zazwyczaj wieloznaczne. Ale mimo, że się godził z takim stanem rzeczy, to sam mówił, że nie było to bez wpływu na jego psychikę. Aktor to zawód okrutny, który wypacza psychikę. Pracując na swoich namiętnościach, wrażliwości, wykorzystuje się wyobraźnię, by stworzyć kogoś, kogo nie ma, a później bardzo zaczyna się wierzyć w tę postać, którą się gra, mówił w Kurierze Lubelskim. Mimo to jednak twierdził, że najlepiej, najbardziej wiarygodnie grać daną rolę komuś, kto ma zupełnie odwrotny charakter. Dlaczego? Jest sporo prawdy w teorii, że ludzie dobrzy z natury świetnie grają łajdaków. Może dlatego, że mają dystans i zupełnie bezkarnie mogą sobie pozwolić na zło w czystej postaci i jeszcze im za to płacą. Z drugiej strony zdarza się, że ci, którzy są obślizgłymi, złymi ludźmi, fantastycznie potrafią wykreować dobroć, wiarygodnie, mówił Vivie. Ale tak jak wam powiedziałam we wstępie, najważniejszy był u niego ten majstersztyk. To wypracowanie roli. Wszyscy, którzy z nim pracowali, mówili, że nawet do najmniejszego epizodu potrafił się przygotowywać bardzo, bardzo skrupulatnie i wielokrotnie też przegadywać swoją rolę z reżyserami. Zresztą, no chyba przyznacie, że z tych epizodów bardzo często okazywało się, że był jedną z najbardziej zapamiętywanych postaci w filmie. A poza tym często mu się to opłacało. Na przykład we wspomnianym przeze mnie Ogniem i Mieczem, Jerzy Hoffman specjalnie rozszerzył jego rolę, widząc zaangażowanie i chęć do pracy aktora. No i tak jak już wam powiedziałam, no Krzywonos, mimo że rola powiększona, ale nadal no dość mała, to jedna z najlepiej zapamiętanych, przynajmniej przeze mnie, w tym filmie. A jak było u was? I cóż, wypada teraz przypomnieć te role, w których mogliśmy pana Macieja zobaczyć. A grał sporo, wiele niezapomnianych kreacji, zarówno na scenie, jak i w kinie. Były to Psy, Lista Schindlera, To ja złodziej, Generał Neil, Król, Ogniem i Mieczem, Wiedźmin, Świadek Koronny, Killer. Grał też w innych głośnych ekranizacjach polskiej literatury. We wspomnianym Wiedźminie, ale także w starej baśni Kiedy słońce było Bogiem. Za jego życiową rolę uznaje się jednak właśnie film Generał Neil. Świetnie radził sobie również na deskach teatralnych. Wszystko było fajnie, byle mieć do tego dystans, bo serial się skończy, a życie będzie biec dalej. Dla mnie punktem odniesienia jest teatr i jestem szczęśliwy, że jestem w Narodowym.
Tu jest fantastyczny zespół o niebywałym potencjale. Za rok, dwa, to będzie hegemon na mapie teatralnej Polski, czego sobie i każdemu życzę, mówił w 2004 roku. I choć już był wtedy popularny, to jeszcze nie był to jakiś taki wielki szał, ale faktycznie był popularną, rozpoznawalną osobą i swoją popularność, a także rozpoznawalność potrafił wykorzystać w bardzo dobry sposób. Gdy wracał do swojej rodzinnej miejscowości, odwiedzał szkoły, prowadził zajęcia dla uczniów. Kiedy ci przyjeżdżali do Warszawy, oprowadzał ich po Teatrze Narodowym. Pomagał najuboższym i bezdomnym. Angażował się w kampanie i akcje charytatywne. Zbierał pieniądze, by ratować konie przeznaczone na sprzedaż do rzeźni i bezpańskie zwierzęta. Sam przygarnął kota, którego znalazł pewnego dnia w pojemniku na śmieci, a później przeprowadził się na wieś i zaopiekował się dwoma końmi i kilkoma psami. I choć szybko podbił serca widzów właśnie w tych epizodycznych, ale charakterystycznych rolach, to jednak pozostawał skromny. Płacą mi za to, więc gram, jak potrafię najlepiej. Jestem uczciwy w tym, co robię. Jestem najemnikiem. I zgadzam się, bądź nie pójść na wojnę, jaką jest współpraca nad jakimś projektem, mówił dziennikarzowi w Vivie. Wszyscy, którzy go znali, mówili, że jednak jego największą zaletą w takim codziennym kontakcie było niesamowite poczucie humoru, a także to, że nigdy nie tracił kontaktu z ziemią. Śmiem twierdzić, że urodziłem się z poczuciem humoru i zwykle starcza mi inteligencji, żeby się z siebie śmiać i je ocalić. To pomaga zachować równowagę i dystans. Wiem to po kilku masakrach życiowych, po których powinno się mnie włożyć w słoik z formaliną i pokazywać w cyrku osobliwości jako przykład kompletnego idioty. Więc lepiej jest się śmiać z siebie, niż gryźć paluszki do bólu, mówił w Vivie w 2004 roku. I mimo, że grał coraz więcej, grał sporo, to jednak uważał, że najlepsze przed nim. Jak sam o sobie mówił, był aktorem drugiej połowy życia, bo niektórzy robią największą karierę za młodu, a potem troszeczkę zainteresowanie ich osobą przycicha, podczas gdy inni zaczynają robić karierę dopiero w drugiej połowie życia. On miał nadzieję, że właśnie tak u niego będzie. To co najlepsze jeszcze przede mną. I nigdy tej nadziei nie porzucił. Nawet gdy dowiedział się o swojej chorobie, myślał, że wszystko będzie dobrze. W ostatnich latach największą rozpoznawalność i popularność przyniósł mu oczywiście serial En jak miłość, z którego na pewno wielu i wiele z Was go kojarzy. Jak sam mówił, po tym, kiedy dowiedział się, że jest chory, środowisko się od niego odwróciło. Dlatego ta rola była dla niego tym ważniejsza. W podzięce podarował Ilonie Łebkowskiej obraz z dedykacją. Ilonka, dziękuję Ci, że z dobrego aktora zrobiłaś popularnego. No właśnie, ale o jakiej chorobie tu mowa i jak się o niej dowiedział? Było to w 2000 roku. Postanowił wziąć udział w akcji Krewniacy, która miała zachęcać do oddawania krwi. Podczas rutynowego badania wyszło jednak na jaw, że coś jest nie tak. Dowiedział się, że jest zakażony wirusem zapalenia wątroby typu C. Natychmiast rozpoczął leczenie i był przekonany, że pokona tę chorobę. Jednak czas mijał, a przyjaciele z niepokojem obserwowali, jak aktor się zmienia. Opowiadał o chemii, którą właśnie przeszedł i która była koszmarem, mówił Zbigniew Hołdys. Dwa słowa i ciężki oddech, dwa słowa i 5 sekund przerwy. Tak zabija żółtaczka typu C, wirusowe zapalenie wątroby. Gasł na naszych oczach od jakiegoś czasu, żył ze świadomością śmierci i chyba już był bardzo zmęczony walką, dodawał Tomasz Karolak. I myślę, że powinniśmy uczyć się od ludzi, których życie tak mocno doświadcza, ponieważ nawet wtedy wiedzą oni, że optymizm jest bardzo ważny, ale po pierwsze wiedzą, że życie jest wielkim darem i należy się z niego cieszyć. Należy się cieszyć z każdego dnia. W życiu najważniejsze jest samo życie i to, żeby być szczęśliwym, mówił. Nie zrezygnował również z miłości. 3 lata po usłyszeniu tej strasznej diagnozy ożenił się ze swoją wieloletnią partnerką, malarką Agnieszką Kowalską. Przez cały okres choroby mógł liczyć na jej ogromne wsparcie. Poznali się w dość oryginalny sposób. Otóż pani Agnieszka namalowała portret pana Macieja i mu go dostarczyła. No i tak zrodziło się między nimi uczucie. To nie jakieś tam zakochanie, to miłość. Będę nią darzyć Maćka do końca moich dni, mówiła dziennikarzom. Szybko stała się dla pana Macieja opoką, ratunkiem w tym trudnym czasie. Razem wyprowadzili się na wieś, gdzie miała swoją pracownię. A pan Maciej walczył bardzo dzielnie. Nie zrezygnował z pracy, jeździł na plan serialu. Przygotowywał się do roli Dzierżyńskiego w Bitwie Warszawskiej 1920 Jerzego Hoffmana. Miał też dołączyć do ekipy Teatru Imka. Powtarzał ciągle, że nie może odpoczywać, bo ma bardzo dużo do zrobienia. I mimo, że bywało naprawdę ciężko, coraz ciężej,
On cieszył się każdym dniem. Bo tak naprawdę żyjemy dla kilku spotkań i paru wzruszeń, mówił w gali, dodając, że nie chciałby nic przegapić. Zmarł 11 maja 2010 roku. Jego żona w jednym z wywiadów po jego śmierci przyznała, że na zawsze zapamięta SMS-a od swojego męża. Ostatniego SMS-a. Silne kobiety nie chodzą po prośbie. Nie rozumiałam tych słów. To były 3 dni przed jego śmiercią. Złościłam się trochę, bo zostawił mnie samą, z długami, z remontem domu. Dopiero później wszystko stało się jasne. Pierwsze 2 lata były bardzo trudne, ale zauważyłam, że wiele spraw się układa. Problemy niejako rozwiązują się same. Wtedy dotarło do mnie, że Maciek pomaga mi z góry. Dlatego nie muszę chodzić po prośbie, wyznała w rozmowie z Dobrym Tygodniem Agnieszka Kowalska. Malarka w 2014 roku, aby uczcić pamięć męża, założyła fundację imienia Macieja Kozłowskiego. Pan i pani pies, która ratuje porzucone czworonogi. Wiele osób jest zaskoczonych, że mąż tak lubił psy. W większości kojarzył się z rolami twardzieli, przestępców, gangsterów, a on był obsadzany na przekór, bo tak naprawdę był bardzo delikatnym człowiekiem. Pan Maciej Kozłowski został upamiętniony w różny sposób. Rodzinny i kargowej ma swój mural, a także swoje portrety na przystankach. W Zielonej Górze Biblioteka Narodowa wraz z partnerami organizuje Kozi Film Festival, festiwal filmu, teatru i książki imienia Macieja Kozi Kozłowskiego. No i myślę, że do tych wszystkich upamiętnień małą kropelkę dołoży dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, która rola na Was wywarła takie wrażenie jak na mnie, ten wspominany już niejednokrotnie dzisiaj Krzywonos z ogniem i mieczem. Jestem bardzo ciekawa, bo myślę, że dużo będzie tu właśnie wspomnień z psów, sporo wspomnień jak miłość, ale może będą też oryginalne propozycje, więc czekam na nie jak zawsze. Czekam na Was też na grupie kanału Przyjaciół Pauli Rodak na Facebooku. Zapraszam tam serdecznie. Pamiętajcie, że jest też Instagram, jest też mój podcast Historie Gwiazd w serwisach streamingowych, TikTok. Dla każdego coś dobrego. Jeżeli jeszcze chcecie spędzić ze mną trochę czasu, a jeśli nie, to nic się nie martwcie. Zrobimy sobie teraz małą przerwę, a już niebawem pojawi się tutaj nowy odcinek i byłoby mi bardzo miło, gdybyście ze mną byli tutaj. Więc co? Umówieni? No to super, to widzimy się w następnym odcinku. O kim będzie? No niech to zostanie moją słodką niespodzianką. Nie mogę tak wszystkiego Wam zdradzać, nie? No, trzymajcie się dzisiaj i do zobaczenia. Bye, bye!